Ta ankieta była przeznaczona dla kobiet i przedstawiłam postacie męskie, prosząc, aby każda z kobiet wybrała tego mężczyznę w trylogii, do którego jak gdyby szybciej mogłoby zabić jej serce. Nie ukrywam, oczekiwałam, że będzie taki wynik, jeżeli chodzi o zwycięzcę, ale inne postacie mnie zaskoczyły, ponieważ w moim odczuciu... Tym zwycięzcą na pewno byłby książę Mrocznych Gór, czyli Ralph Santanderons, i rzeczywiście jest zwycięzcą do tej pory. Ta ankieta jest cały czas aktywna, ale byłam pewna, że na drugiej pozycji pojawi się albo hrabia de Revelion, albo władca Sarons Artur de Leys. a na w tej pozycji pojawił się brat Gariel, czyli Aleksander w tym momencie, gdy, gdy spotykamy się na tym wywiadzie. I to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ brata Gariel przedstawiłam wręcz marginalnie. Jest tylko kilka rozdziałów, w których on się pojawia, a jednak zdobył serca wielu, wielu czytelników.